1410 roku doszło do jeszcze jednej bitwy z Krzyżakami, bitwy pod Koronowem, bitwy, o której mało się wie, która w takiej świadomości publicznej jest dużo mniej znana niż bitwa pod Płowcami. Jak już wspominałem, oblężenie Malborka kończy się niepowodzeniem. Henryk von Plauen szuka sojuszników, szuka posiłków na zachodzie, no i znowu znajduje chętnych, tak? Znowu znajdują się rycerze, którzy wierzą propagandzie krzyżackiej, którzy są gotowi z Bawarii, z Turyngii, nad Renii, Miśni, Saksonii, Szwabii, z Czech, Śląska iść na odsiecz krzyżakom, którzy no, twierdzą, że są napastowani przez pogańskich Litwinów, którzy twierdzą, że Jagiełło jest fałszywym chrześcijaninem. No i taka armia rycerzy z Niemiec, ale też Czech czy ze Śląska zbliża się na odsiecz krzyżakom. Jagiełło, który był w Bydgoszczy, idzie naprzeciw tej armii krzyżackiej. No i obie armie spotkały się 10 października 1410 roku pod Koronowem. Specyficzny dla koronowskiej bitwy był jej typowo średniowieczny schemat. Główne starcie poprzedziły pojedyncze walki harcowników oraz przerwy. I sięgamy do Jana Długosza. W końcu Kunszmeister postanowił stoczyć bitwę według zasad stosowanych między chrześcijanami. Armia krzyżacka stanęła w miejscu, a przed front wystąpił harcownik, rycerz z dworu króla węgierskiego. Jednak w krótkim starciu zwalił go z konia Jan Szycki, herbu Doliwita. To był znak do rozpoczęcia bitwy. Trzy razy ścierały się obie armie, ale żadna nie mogła osiągnąć przewagi. Bitwa była w zasadzie serią rycerskich pojedynków. Wojownicy stawali pojedynczo naprzeciw siebie i walczyli do pierwszej krwi. Dwa razy przerywano walkę, by walczące strony mogły się posilić i opatrzyć rannych. Przeciwnicy przysyłali sobie nawzajem wino, wymieniali się końmi i jeńcami, opowiadali o swoich czynach. Dopiero w trzeciej fazie bitwy pod wieczór rycerz królewski Jan Naszan z Ostrowic, herbu Toporczyk, zwalił z konia chorążego przeciwników frańskońskiego rycerza Henryka. Wracamy do Długosza. Porwał nieprzyjacielską chorągiew i okręcił wokół swego siodła. Koniec cytatu. W tym momencie w szeregi krzyżackie wdarło się zamieszanie. Chorągiew była ich znakiem sygnałowym, ośrodkiem koncentracji. Nią dawano znaki do ataku i do odwrotu. Bez niej zachodni rycerze czuli się tak jak bez dowódcy. Zaczęli uciekać. Zgodnie z obyczajem rycerskim, Polacy powinni obwieścić zwycięstwo i trzymać straż na placu boju do zmroku. Jednak tego wszystkiego było już za dużo Tatarom, którzy byli polskimi sojusznikami, którzy gdy zobaczyli uciekających w drogich zbrojach, rzucili się za nimi w pogoń, chcieli po prostu wzbogacić się na tych rycerzach, no i zamienili zwycięstwo w pogrom. Wracamy do Długosza. I nie był żaden krzyżak uszedł niewoli, gdyby dzień jeden dłużej nieco był potrwał, ale noc zasłoniła uciekających przed pogonią. Czyli jak pisze Długosz, gdyby nie noc, to Tatarzy by wymordowali wszystkich uciekających z pola bitwy krzyżaków. 300 znamienitych rycerzy trafiło do niewoli, reszta albo poległa, albo uciekła. Armia krzyżacka poszła w rozsypkę. Bitwa pod Koronowem, mało znana, to kolejne zwycięstwo nad krzyżakami. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.